Cześć, witajcie. Drugi dzień dolewania wody. Jak widać, na razie zupa. Nie ma tego efektu, który byśmy chcieli zobaczyć, ale spokojnie. Pompa już pracuje, woda się jeszcze dolewa. I spotykamy się za jakiś czas. Zobaczycie, co pompa piaskowa z odpowiednimi środkami do wody potrafi zdziałać. Czyli myślę, że następnym razem, jak się spotkamy, to będzie już błękit wody, lazurowy koral. Także widzimy się za chwilkę. A few moments later. Pomału zaczyna się robić kryształ, ale jeszcze troszeczkę brakuje do tej czystości wody, o jaką mi chodzi. Ale pokażę wam, jak wygląda woda, która została wciągnięta do pompy piaskowej i jak wyglądają kulki. To są kulki po kilku dniach filtracji. A tak wygląda środek. Zobaczcie, jaka berbelucha. Takie żelazo u mnie jest we wodzie, którą ciągnę z ziemi. Zobacz, jaki syf. Także płukamy kuleczki i ostatnia filtracja. No i mamy kryształ. 4 dni filtrowania. 2 razy płukane kulki w pompie i mamy taki efekt. Jeżeli chcesz uzyskać taki efekt, pamiętaj, podstawa dobra, pompa piaskowa, no i chlor. Dzisiaj to na tyle. Pozdrawiam, zostaw łapkę, suba, trzymajcie się.